Witam serdecznie, drodzy Państwo, Iławska Wenecja, Iława, druga Wenecja. Przejechaliśmy przez most, który łączy duży jeziorak z małym, a tutaj jest liceum, było i basen Chluba Iławy. Basen, piękna budowla, polecam, woda leczy. I do góry już most, znaczy wiadukt, most, tak. A tu lodowisko widać. Lodowisko też Chluba Iławy. Bardzo się cieszę. Jestem dumny ze swojego miasta. W moim mieście są schody ruchome w galerii, a galeria należy do Białego Kościoła. Coś pięknego. A wracając jeszcze do jezioraka wielkiego i małego. Mały jeziorak Chlubą, na piękne kawiarenki, galeria. A duży jeziorak ma 36 km długości. Potem jeszcze, to jest, żeby to mało, to jeszcze łączy się kanałami różnymi, z kanałem Elblońskim i można dopłynąć z jezioraka naszego tutaj kochanego aż do morza. Aż do morza. Niesamowite. Aż się nie chce stąd wyjeżdżać. Ja nie wyjeżdżam. Nie wyjeżdżam. Na basen mogę sobie pójść. Teraz w zimę trochę mniej, bo tak, żeby już nie przeziębić, ale też jeszcze czasami pójdę. A jak się zrobi cieplej, to często. Woda leczy. Po takim basenie czuje się człowiek młodszy. Tak jak ktoś załóżmy, wyobraża sobie, że ma 40 lat, to po basenie, tak jak ja, czuje się, jakby miał 20 lat. Nie? Dobrze. I pełen marzeń człowiek wraca. Naprawdę woda to naukowcy to już mówią. Woda po prostu odmładza. Krążenie krwi i tak dalej. Nawet było napisane gdzieś, jeśli ktoś nie narodzi się z ducha i z wody. Także tam jest u mnie słowo woda. Woda, tajemnicze słowo, woda. Bez wody nie ma życia. Planeta, gdzie nie ma wody, nie ma życia. Woda, tak jak była aktywna życie. Nie? Dziękuję za wysłuchanie. Życzę wiosny radosnej. Trzymajcie się. Będzie dobrze, bardzo dobrze.